Rosjanie chcą zmusić Ukraińców do walki przeciwko Ukrainie w obwodzie hersońskim Rosjanie chcą wcielać do wojska Ukraińców. Rosjanie chcą zmusić Ukraińców do walki przeciwko Ukrainie cytuje ukraińskie dowództwo operacyjne południe, agencja Ukrainform. Według strony ukraińskiej okupanci zajmujący obwód chersoński mają plan, by wcielać do wojska tamtejszych mężczyzn. Władze okupacyjne i armia raszystów Rosjan, RET, chcą zmusić miejscowych do współpracy i zaakceptowania okupacji. Według dostępnych danych zamierzają zmobilizować Ukraińców z okupowanych terytoriów w obwodu chersońskiego na wojnę przeciwko Ukrainie, napisano w komunikacie. Dowództwo operacyjne południe zaznaczyło, że takie działanie jest sprzeczne z prawem humanitarnym i stanowi zbrodnię wojenną. Rosja postępuje tak również na okupowanych terenach w Donbasie na wschodzie Ukrainy podkreślono. Wojna. Około połowa mieszkańców opuściła obwód hersoński. Rosyjscy okupanci od 10 dni nie pozwalają mieszkańcom obwodu hersońskiego na południu Ukrainy wyjeżdżać na tereny kontrolowane przez rząd w Kijowie. Ma to związek z faktem, że około połowa ludności hersonierszczyzny już opuściła ten region. Poinformował szef władz obwodowych hennadi Łachuta, liczący przed wojną ponad 280 tysięcy. Mieszkańców Hersoń to jedyna stolica obwodu, która została dotychczas zajęta przez siły najeźdźcy. 10 kwietnia Sztab Generalny Ukraińskiej Armii przekazał doniesienia, że w obwodzie chersońskim Rosjanie jakoby drukują materiały agitacyjne, by przeprowadzić tak zwany referendum w sprawie utworzenia. Hersońskiej Republiki Ludowej. W kolejnych dniach władze w Kijowie i ukraińskie źródła wojskowe informowały, że głosowanie w tym regionie mogłoby dojść do skutku pod koniec kwietnia lub na początku maja. 9 maja wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar oświadczyła, że tak zwane referendum nie odbyło się dotychczas ze względu na skuteczne działania ukraińskiej armii i służb specjalnych. Jak przekazała 20 maja ukraińska gazeta internetowa i Independent, samozwańczy gubernator obwodu Chersońskiego Wołodymyr Saldo ogłosił podczas spotkania z rosyjskimi kolaborantami, że Chersoń wkrótce stanie się częścią Rosji.